Niedziela wyborcza przyniosła pierwsze rozstrzygnięcia, ale w wielu przypadkach nie są one ostateczne. Tak jest między innymi w Rudzie Śląskiej, Jaworznie, Mysłowicach czy Gliwicach. Tam 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów. W każdym z tych przypadków do walki o głosy wyborców przystępują kandydatki i kandydaci do funkcji prezydenta. Przed nimi 2 tygodnie ciężkiej kampanii. Jak ona będzie wyglądać, to próbowała dziś sprawdzić Karolina Komada. Kilka tygodni kampanii wyborczej, wiele godzin spotkań i przekonywania mieszkańców o dokonanie słusznego wyboru. Są jednak miasta, gdzie to nie wystarczyło i odbędzie się druga tura wyborów, w której mieszkańcy postawią kropkę nad i. Tak będzie m.in. w Gliwicach. Nigdy nie lekceważę konkurenta. Będę pracowała z całych sił na 100%, tak jak robiliśmy to w pierwszej turze. Z mojej strony nie było żadnych ciosów poniżej pasa. Ja chcę tylko pozytywną kampanię. Chcę pokazać, co możemy zaoferować gliwiczanom i gliwiczankom. Także absolutnie pozytyw, tak jak w pierwszej turze, tak i w drugiej. Jej przeciwnik zadeklarował dziś przyjęcie nieco innej taktyki na czas dogrywki. Dotychczas tylko i wyłącznie prezentowałem swój program i swoje atuty. Teraz będziemy musieli uderzyć mocniej, będziemy musieli się już odnosić również do tego, co jest prezentowane przez kontrkandydatkę, bo nie wszystko, co zostało powiedziane w tej pierwszej części kampanii, jest prawdziwe. W województwie śląskim jest więcej miast, w których pierwsza tura wyborów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. O fotel prezydenta wciąż musi powalczyć obecna prezydent Zabrza, która po raz drugi zmierzy się z Agnieszką Rupniewską. W Rybniku natomiast o utrzymanie się na fotelu prezydenta powalczy Piotr Kuczera z Andrzejem Sączkiem. W wielu miastach mimo dużej przewagi w pierwszej turze wyborów niektórych kandydatów druga tura też jest nieunikniona. Jak przeanalizowałem sobie wyniki, to tak naprawdę to 47% poparcia. To jest najwyższy wynik w Rudzie Śląskiej w pierwszej turze urzędującego prezydenta od 2010 roku, więc naprawdę jest to duży sukces. No i chcę pokazać jeszcze te dodatkowe sprawy, pokazać mieszkańców, ich poparcie, bo myślę, że my jesteśmy po takim objeździe przed pierwszą turą wszystkich okręgów i tam naprawdę fajne rozmowy z mieszkańcami bezpośrednio zostały przeprowadzone. Mimo sporej różnicy konkurent Michała Pierończyka jest zdania, że w tym wyścigu o popularność i akceptację mieszkańców wszystko może się jeszcze zdarzyć. Historia pokazuje, że czasami urzędującemu prezydentowi brakuje 3-4% do wygrania w drugiej turze, a okazuje się w drugiej turze, że te 3-4% to jednak wielka, wielka góra i trudno ją pokonać. Myślę, że to takie nowe otwarcie, nowe 2 tygodnie kampanii, nowy czas przekonywania mieszkańców do tego, czy ta Ruda ma być taka jak przez ostatnich kilkanaście lat, czy Rudzianie są gotowi na to, aby powierzyć prezydenturę w nowe ręce. Poseł Marek Wesoły to nie jedyny kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który powalczy w drugiej turze wyborów. Kontrkandydat Jarosława Klimaszewskiego, aktualnego prezydenta Bielska-Białej, również reprezentuje PiS. Najbliższe 2 tygodnie to będą dni ciężkiej pracy. Jak będą wyglądały? Będą wyglądały podobnie jak te tygodnie poprzedzające wczorajsze wybory, czyli rozmowy z mieszkańcami, przede wszystkim słuchanie mieszkańców, słuchanie o problemach mieszkańców, bo to jest najważniejsze. Niestety, pomimo prób, nie udało nam się dziś skontaktować z Jarosławem Klimaszewskim. 21 kwietnia w drugiej turze wyborów o fotel prezydenta powalczą również kandydaci. Będzina, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Mysłowic, Raciborza, Siemianowic, Śląskich, Świętochłowic czy Zawiercia.